Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Resbir A93. Preparat do mycia amelinium. Słuchaj, no jest to kwas. Jest to kwas, który jest, no, killerem. Śmierdzi, nawet nie wącham, bo nie ma... To jest jeden z tych kwasów, gdzie właśnie śmierdzi i robi robotę. 1 do 10, 1 do 20, poniżej 1 do 10 moim zdaniem nie ma potrzeby, bo jest bardzo mocny. Ja osobiście próbowałem, słuchaj, koncentratem usunąć kamień z sitka plastikowego, gdzie jest tam taka siateczka z tworzywa i sitko wyrzuciłem. W ogóle zmieliło mi to sitko, naprawdę. Poszło w taką reakcję, że także uważamy. Bardzo mocny, śmierdzący produkt. Tak jak powiedzmy, no ten Klintel, który każdy właśnie poleca, no to jest taki zawodnik właśnie. No dobra, no ja tu się więcej nie będę nic rozgadywał, bo sprawa jest oczywista, nie? No właśnie. Większość poleca takie kwasy do szyb, żeby rozcieńczenie, wjeżdżasz i usuwasz kamień, nie używam. Do felg, jak są bardzo zabrudzone, jak mają mnóstwo osadów, nie używam. Dlaczego? Bo mi szkoda. Felg szkoda mi, bo moim zdaniem takie produkty są nieprzewidywalne, agresywne. Oczywiście, odpowiednie stężenie, pilnowanie zrobisz, ale są produkty, które są przyjazne i środowisku, powiedzmy, i nie są męczące zapachowo. Ja takich właśnie używam. No ten jest mocnym łobuzem, po prostu. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!